Witam, ty wichu 1993, a to jest kolejny odcinek Minecrafta z sezonu 6. Tak więc mamy pełny zbiornik Liquid Nitrogen, wyłączyłem na razie teraz już produkcję, bo jest zbędna jest i chyba będę musiał zwiększyć. Właśnie, to działało przez jakiś czas, bo ja jak skończyłem nagrywać, zapomniałem serwera wyłączyć i on przez chyba 2 godziny działał, więc zbierał ten cały Liquid Nitrogen i marnował się może. Zobaczmy, o patrzcie, jest czerwony, widzicie? Mamy tutaj Liquid Nitrogenu 4000 bakietów. Wow. Czyli to będzie 400 tysięcy. To jest mało. Bardzo mało. No, więc będę musiał i tak zrobić więcej tego. Ojej. To musi być cały czas zapełnione tymi, więc myślę, że... Nie. Jak to się nazywa? Bo już zapomniałem. Fluid storage, ale... Nie glui, tylko flui. Flui. Fluid. O, mamy tutaj 200 i jeszcze 64k. Jeżeli bym był w stanie zrobić to, a jestem prawie, to by było bardzo ładnie. Tylko potrzebuję lpisu. No i musimy coś z tym lapisem zrobić. Ja nie mam lapisu w ogóle. Mógłbym przerobić, ale to nie będzie dobry pomysł, ponieważ to za dużo będzie kosztowało mnie MC, a to nie jest aż takie OP, jeżeli chodzi o produkcję lapisu na przykład, bo jest dosyć drogi. Lapis, zrobimy sobie lapisowe seedy, a właśnie te. Jeden wystarczy i będę miał produkcję lapisu, więc będę mógł sobie tutaj zrobić więcej. No wiecie, o co chodzi. Tylko muszę tutaj jeszcze zebrać. Tego się muszę pozbyć całkowicie. Magma seedy. Teraz magma seedy i jest ok. Dobra, więc muszę się pozbyć tego całkowicie. I... A nie, jeszcze seedy zostały jakieś? Nie widzę. No gdzie? Gdzie? Może były, ale już się skończyły chyba. Dobra, to reaktor jest... Teraz musimy wyłączyć reaktor nasz, tutaj zapasowy. Może być. A, przejdzie. I teraz... A jeszcze może jelorium włożę tam, bo... Większy zapas energii się przyda. Jelorium trochę mi się kończy, ale to nie jest aż takie złe. Dobra. I teraz musimy... Tu już jest pełna, no prawie pełna energia starczy. Na pewno na zdobycie dużej ilości lapisu. Bierzemy sobie nasz Dimensional Transceiver. Jak mówiłem w ostatnim odcinku, pójdziemy do Endu i wykupiemy dużą ilość tego, no. Nie. A nie, dobra, może być. Dużą ilość Darkonium. Bo będzie nam ona potrzebna bardzo. Dobra, to tak. No na przykład postawimy sobie to tutaj. Na początek. I teraz tak, energia. I teraz tak, musimy wejść w konfigurację. Tu już jest z tego magnetite, jak robiłem reaktor. Nowy filtr, or dictionary, or... Draconium Save. Typ. No, powinno być ok. Dobra, tutaj jest wszystko ok i możemy odpalić. Mamy 203. Jakieś tam speed upgrade mam? No, jest, są dwa. A energia, pobór energii 1000 refu na tick. No, można by było jeszcze od 1 ulepszyć, ale. Ale jest dobrze.
No, więc niech kopie. Dobra, na razie tyle wystarczy, myślę. Zobaczymy, ile z tego uzyskamy. Więc wracamy sobie do bazy się. I teraz musimy to przetworzyć. Mogę to w Sagmilu przetworzyć. Bardzo dobrze to działa. O, drakonium się zmieniło na zwykłe. No to możemy to przetworzyć właśnie w Sagmilu. Dostałem 2, z tego co widziałem. A nie wiem do końca, czy mogę to przetworzyć w Crusherze. Musimy sprawdzić. No właśnie, nie. No nie. Więc będę musiał zrobić to w Sagmilu. Nie jest to dużo roboty, ale zawsze jakaś. Więc niech się przetwarza. Możemy jeszcze ulepszyć. Ulepszenie weźmiemy sobie na przykład stąd, bo to z tego już nie korzystam teoretycznie. I damy to tutaj, żeby szybciej się przetworzyło. A to możemy tutaj z powrotem dać. No i zobaczmy. Draco. To nie tu. To nie tu. Draconium Dust. Chyba się przetwarza już. Nie. Gdzie to idzie? Drak. Gdzie to idzie? A tutaj idzie to. Dobra. Draconium Dust. No i to musimy oczywiście włożyć do systemu apply, to nam się przerobi i tak dalej. Ale muszę jeszcze sobie przypomnieć, jak to było z tym. Więc tak. Muszę zrobić. Tier pierwszy mamy, to standard jest, tier drugi, tier trzeci, tego już nie mamy. To jest obudowanie tego całego, to jest dosyć proste. Potem jest tutaj zamiana jakby tego na redstone bloki. Znaczy obudowa całego redstone blokami. Potem jest obudowa znowu tak samo jak tak i tak i potem to. A potem tak. Dobra. I na końcu tak. Dobra. Dużo redstone'u będę potrzebował. A mam go 2000, mało. Może by zabraknąć. Zobaczymy. Włożymy to do smeltingu. Dobra. Draconium. Ile z tego uzyskam? Bo będzie chyba o wiele za mało. Zobaczmy. To jest 16 bloków. Ha. Może wystarczy na pierwszą tą? Znaczy, czekaj. To jest 3, 3, 6, czekaj, to jest 9, 18, 27, 36, 36, 45 i 54. To będę potrzebował 54 te bloki. Chyba. No tak jakby, ale a może nie? Weźmy redstone, zróbmy. Dobra, więc zrobimy tak. Najpierw może wystarczy tier 4, potem najwyżej się ulepszy, jeżeli będzie bardzo taka potrzeba, bo jeszcze nie wiem dokładnie, ile ten reaktor będzie produkował energii, a na początek musimy najpierw tutaj zmienić wszystko. Więc to idzie, to idzie, to idzie i dół idzie. No, dobra. I musimy zrobić z tego kostkę 3x3. Hop, hop. To jest tak, 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 tak,
Tak. Hop, hop, hop. Dobra. I teraz musimy obudować wszystkie boki drakonium. No i tutaj jest problem, bo zabraknie nam. Ale sobie poradzę. Poza odcinkiem, ponieważ nie chcę pokazywać wam, znaczy sterczeć z wami, jak kopie się drakonium. Potrzebujemy jeszcze 9, 18, 27 plus 5. No dobra. No to idziemy do naszego miejsca. Zrobimy sobie jeden upgrade, żeby trochę szybciej to się kopało, ponieważ no za wolno to idzie. I gdzie jest ten? Tu jest. Dobra. Tutaj nie ma chunk loadera, więc przez ten czas nie kopało nic. Dobra, ile energii wymaga teraz? No, teraz już jest dużo. Okej. To niech kopię. Teraz jak już wykopałem wszystko z tego miejsca, to po prostu sobie pójdę gdzieś dalej, tutaj na przykład, i znowu postawię. I znowu kopiemy tak samo jak wtedy. To. I start. I mamy kolejne drakonium. Tym razem może ja jednak chciałbym postawić chunkloadera, bo będę mógł robić dwie rzeczy naraz. To by było dosyć przydatne. Nawet bardzo. Więc gdzie to jest? Nie, to jest chunk. O, mamy już akurat. Dobra. To tak, to niech się robi. To też. Okej. I mamy też teraz dużo esencji lapisu, więc możemy sobie lapis stworzyć i możemy sobie też zrobić te pamięci lepsze, dużo lepsze, strasznie lepsze, okropnie lepsze, najlepsze. Więc sobie zrobimy lapis, im więcej tym lepiej. A, no dalej, no. 64, gdzie to jest, tu jest. Więc zróbmy sobie dwie takie te i tu będzie też trzymany fluid, znaczy paliwo. To się krafci ładnie, pięknie, jak ja lubię na to patrzeć, jak to się krafci. Chyba już. 64. Nie, jeszcze nie, jeszcze się tworzy. Ta, tu się jeszcze tworzą rzeczy. Kurde, jakie to fajne jest. Chyba już. Jezu! Chyba już prawie skończyłem robić wszystko. Mam nadzieję, że już wykopało tego drakonium tyle, ile musi wykopać. Proszę. Dokładnie proszę. Skończyło czy nie? No jeszcze nie. Ale mamy teraz bardzo dużo tego, więc. Starczy. No, starczy już. Hop, nie hop. Więc tu mamy jeszcze to. Powinno być ok. Tak myślę. Ty. Powinno być ok. 64K już jest. No są. Dobra, więc tak, ciebie wkładamy i ciebie wkładamy. Teraz możemy odpalić znowu, wiecie. To jest na pewno tyle. Nie, co ja gadam? Źle powiedziałem. To nie jest 400 tysięcy, tylko 4 miliony. Tak patrzę tutaj. 4 miliony mili bucketów. Możemy to odpalić ponownie. Dobra. I teraz robimy generator, znaczy akumulator i
Powinno być okej. Zobaczmy. Lada moment. I jeszcze to. Wszystko, wszystko, wszystko. Teraz to było chyba rączką tu. Jej! I to ma 9 bilionów RF-ów pojemności. I to wystarczy już na jakiś czas. Myślę, że jest ok. Potem będę zbierał cały czas drakonium, to się ulepszy. To jest wszystko, więc możemy odpalać. Proszę, działaj. Lubrykant tutaj, wszystko jest ok. To dużo lubrykantu będzie cisnęło. A tu jest dobrze. Dobra. Sprawdźmy. Więc. Ile tu mamy paliwa? 10 minut. O, trochę mało. Wezmę sobie ten dram na chwilę. I napełnię go paliwem. I będzie dobrze. Będzie bardzo dobrze. Tu się zbiera. Oh yeah. A ile mamy tego dry ice'u? Tyle. Dużo. Dawać. Smoła jest. To jest dobra. Napełniaj się szybciej, proszę cię. O tak. Dobra, starczy. Hop. I odpalamy teraz. Już chyba wszystko gotowe jest. Chyba w tym odcinku zacznie. Pierwsza energia z tego reaktora będzie. Jedy. Odpalamy! I on będzie samo, wiecie, samowystarczalny, więc w sensie energia, która będzie leciała tutaj, o ile będzie leciała, no to ona będzie leciała do reaktora z powrotem i będzie zasilała cały czas Van der Graaf i tak dalej, więc nie powinno być problemu, jeżeli wszystko jest ok. Problemem będzie tylko to, że się skończy szybko jak to się nazywało? Skończy się szybko tritium. To jest jedyny problem. No ale teraz to tylko czekać znowu. Nie lubię czekać, aż to się rozpędzi w ogóle. Teraz to będzie działać przez 3 godziny 49 minut. No dalej. A. To się długo rozpędza. Jak reaktor nam się nagrzewa, musimy jeszcze tutaj produkcję lubrykantu zrobić do naszej turbiny, więc takie rozwiązanie mam na razie takie, że zamienię teraz, albo nawet wiecie, wszystko dam tu do tego, żeby jak najszybciej zrobić ten lubrykant, bo jest bardzo, ale to bardzo potrzebny. A bez niego może być problem. To będzie tak, ty. I jeszcze musimy tutaj sobie ustawić kilka rzeczy. Ciebie tutaj nie potrzebuję. Znaczy, ty będziesz musiał być zamieniony na shaft junction. Ups, dobra, nie szkodzi. Shaft junction. I teraz wielkie łączenie, kurde. Wszystkiego. Nie. Tutaj bevel gear by musiał być, ale na razie może być tak. Teraz ty. Tak. Tak. Tak.
Teraz musimy to zamienić tutaj, żeby na 2 wychodziło. Tak. I tutaj to jest SE. SE. Teraz powinno to zacząć produkować szybciej. Jak tylko zamienimy ten diamond na 2. I ustawimy na torg. Teraz speed jest. Torg. Wszystko jest połączone. Przez to, że tutaj idzie, to nie chce działać. Czemu ty nie działasz? Działasz. Dajcie, zamienię tutaj na bevel gear. Nadal nie. Ty. To jest ile? 16 Nm, a tu jest ile potrzeba? 128. Nie mamy torga, bo... Ile to było? 128. 16, 32, 64. No czemu nie działasz? No. Musimy jak najszybciej zrobić tak największą ilość tego lubrykantu. Niech się tworzy. No jeszcze to musi działać, ale to za chwilę, bo cały czas mi reaktor no się grzeje i ja nie chcę czasami, wiecie, że plazma poleciała bez włączenia tych drugich rzeczy. To by była katastrofa. 118 mamy, więc jeszcze trochę czasu jest, żeby to jakoś później zrobić porządnie, bo teraz jest tak, że było. Niech pomyślę. Myślę, tego jest za małe. Tam to musimy połączyć. To by tu się przydało zrobić to w ten sposób. I tak. Ty idziesz tu. Tu idzie 16. I ona jest ustawiona na speed. I teraz tu musimy doprowadzić jeszcze paliwo. Co już problemem takim wielkim nie jest. Hop, hop. Dobra. Speed? Jest speed. Bevel gear S. Dobra. Teraz powinno to działać w miarę. W miarę. Bo jeszcze musimy te rury zamienić, ale muszę iść zobaczyć do reaktora. Hop. Jak tam? 29, 130 można powiedzieć. No, kończy się czas. Zróbmy paczka. Kopię świata. Zobaczmy. Ty nie daje rady to wysyłać tam na dół, więc to też musimy naprawić. Speed razy 2. Rób się. Razy 2. Dobra, teraz tu powinno lecieć to. I fluid conduity mam tutaj ten najzwyklejszy, co jest straszliwym błędem.
O, radzi sobie. Dobra. Fluid. Nie, to jest liquid. Okej, okay, mam nadzieję, że to zadziała. Bo jak nie, to będzie źle. Tak, 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 tak. Najpierw z dołu. No nie. Nie! Nie zadziała, chyba że z dołu. A ile z dołu nie podłączę. Dobra. Muszę zobaczyć do reaktora. Chyba czas najwyższy włączyć ten. Wszystko. Dobra. To jest odpalone. Odpalone i teraz zobaczmy. Tu się wszystko kręci. Wszystko działa. Ile mamy? Proszę. 141. No dobra, może być. Zobaczmy jeszcze ubytki w energii. Czy są duże, czy są średnie? Oj, są dosyć duże. Wyłącz. Musimy to odpalić dopiero jak będzie już, wiecie, start reaktora. 133, 134. To ja sobie tu poczekam. Dobra, czas najwyższy. Czy to zadziała? Myślę, że jeszcze więcej wody by się przydało do tych boilerów. Bo tu jest po czterech stronach, ale może to być za mało. Tego się też obawiam. Najwyżej się doda tą wodę. O, plazma leci. Zobaczymy tylko, czy turbina ruszy, jak już, wiecie, boilery bardziej zagrzeją, czyli będzie to dłużej działać. Jeszcze musimy zobaczyć, jak tam rozprowadzanie tego. Czy wszędzie jest kulant na 8000? Tutaj jest, tu jest, tu jest. Wszystko jest ok. Jak tam ciśnienie w rurach? Jest dobrze. Dram, widzicie? Nie spada w ogóle, bo jest w systemie pełna tej pary. No niby jest ok. Teraz tylko jednym zmartwieniem jest ta turbina, żeby zaczęła działać. A jak tam z wodą? Wszystko jest, wszędzie jest woda? No dalej, nagrzewaj się jeszcze bardziej. Niech się tylko nagrzeje jeszcze bardziej. Wszystko. Wow. Pięknie działa. To mogę wyłączyć już. Ładnie, temperatura jest dobra. Woda, poziom wody jest ok wszędzie. Nie ma ubytków. O, turbina się uruchomiła. Dobra. Energia generuje teraz 300, 400, 500 tysięcy, 700. Milion RF-ów na tik. Wow, plazma. Przez chwilę poszła w tą stronę. Energia 600 milionów, 300 milionów, 400 milionów, 500 milionów, 600 milionów, 700, 800, 900, milion. Mamy bilion energii. Generuje to teraz RF-ów, kurde, ciężko powiedzieć. 59, 5 milionów, 6 milionów, 7 milionów? Ja pierdziele. Działa! Tylko gdzieś kulant chyba. Kulantu zabrakło, czy coś? Kulant. Nie wiem. To może być bug graficzny. O, czekaj, tu jest kulantu za mało. Gdzieś tutaj nie wysyła. Ciśnienie niskie. Tutaj jest takie sobie. Może to naprawi, jak zrobię to tak. Może. Tutaj jest cały czas ten. Jak tam ciśnienie? Jest za małe. Tutaj ubywa. Trochę strzela. Ale ogólnie jest dobrze. Kulant. Za mało kulantu tu. Dobra, to możemy to zrobić bardzo łatwo. Naprawić. Teraz. Dwa.
Połączymy to po prostu jeszcze bardziej, żeby wszędzie na 100% zawsze leciało to. Ciśnienie no, trochę niskie, ale to już naprawione jest. Ok. Teraz jeszcze to działa, wow. Jak tam lubrykant? Au. To moja wina. To moja wina. Niepotrzebnie przytulałem się do tej turbiny. Ja musiałem ją naprawić. Lubrykant jest ok. To jest ok. Energia. 6 bilionów mamy. O, i zabiera, widzicie, energię stąd do naszego reaktora. Tylko, że popsułem turbinę. I cały czas brakuje nam tego. Cholera, jakiś pomysł. O... Dram sobie nie radzi z wyciąganiem. Znaczy, to sobie nie radzi. Ogólnie wszystko, ale... Wow. Niech pomyślę. O, teraz jest lepiej ciśnienie. Lepiej jest na jednej rurze. Tu jest dobrze. Będę musiał, wiecie co? Zrobić w każdym miejscu takie właśnie rzeczy jak tu. Taką sieć rur. Tylko też im więcej rur, tym mniejsze ciśnienie. A im mniejsze ciśnienie, tym więcej wymaga od nas... Wiecie co. Więc musimy być ostrożni, żeby nie dać za dużo. Jak to tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No już generuje, powinno... No jeszcze tam zabrakło. Z tym jest ok. Możemy to naprawić w ten sposób, że damy sobie tutaj jeszcze na zakrętach więcej beczek z tym Yellowrim. Z tym, liquid nitrogenem. No, to jest dobry pomysł. Dram. Niekoniecznie musi być to ten bedrockium. Weźmy tutaj z structure pipe. Nie, storage. Fluid storage. I wiaderko liquidu. Mam może tutaj jest. Dobra. Hop. No i co? Turbinę trzeba jak najszybciej naprawić. Ale najpierw się martwię tutaj tym. Muszę zobaczyć, jak tam sytuacja na dole. I tą turbinę. Chyba ją się naprawiało. Nie pamiętam, nie wiem, jak się ją naprawia tak naprawdę. Nie przytulajcie się do tych turbin, naprawdę. Tu jest ok. Może trzeba po prostu wlać jedno to, żeby... A, jest, okej, już. Okej. Ciśnienie... Jakieś takie już lepsze jest. No, działa. No i produkuje ten cały czas to. To jest okej. Temperatura tu spadła bardzo. Mamy dwa ujścia. Tu jest ciśnienie takie. Tu jest bardzo niskie i to za niskie. No, cały czas brakuje kulantu. Cholera jasna. Będziemy musieli następny odcinek coś wymyślić i naprawić tą turbinę. Nie przytulajcie się do nich. To był mój błąd.
Cały czas ciśnie stąd energię. Mamy bardzo dużo prądu. No ale teraz nie wyłączę tego, bo plazma jest tutaj. A tej plazmy mamy dosyć sporo, jak tak spojrzeć. Tutaj mamy jej jeszcze 2614. Ale mam inne rozwiązanie. Mogę wczytać kopię zapasową i najpierw, wiecie, rozwiązać problem z liquid nitrogenem. Bo liquid nitrogenu mamy sporo, tylko problem jest z przepustowością. To jest jedyny problem, jaki jest. Będę musiał jakoś wymyślić coś, co by było, co by to naprawiło. Kurde, ale ciężko. Jak to zrobić? Chyba już wiem. No, to by był dobry pomysł. Mam pomysł. Podłączymy rezerwuary, tak na całą linię rezerwuarów, i z dramu będzie leciało do wszystkich rezerwuarów i przez to będziemy mieli dużą przepustowość bardzo. O tak. Zrezygnuję po prostu z tego, bo to jest niepotrzebne i będzie bardzo dobrze. Tak więc to by było na tyle. Przez chwilę działania reaktora uzbierało się 6 bilionów energii, RF-ów. To jest po prostu... What the fuck? Widzieliście tą energię, którą generowało? Ha! To było po prostu cudne. Piękne. Dobra, tak więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, trzymajcie się. Hej!